Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 29. sesję Rady Miasta. Stwierdzam, że nasze dzisiejsze obrady będą prawomocne na 23 radnych, 18 jest obecnych. Witam bardzo serdecznie radnych, panów prezydentów, panią skarbnik, panią sekretarz, pozostałych naczelników i dyrektorów wydziału, pozostałych gości, czyli prezesów spółek, szefów jednostek naszych organizacyjnych, oczywiście szefów rad naszych rad osiedla i jak zwykle naszych comiesięcznych gości, czyli nasze media. Wprowadzam porządek obrad przedstawiony radnym w zaproszeniu na naszą sesję. Chciałem jednak poinformować, że pan prezydent wniósł o rozszerzenie obrad o punkty następujące. Punkt pierwszy. Określenie zasad, trybu i przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Macie Państwo na biurku propozycję tej uchwały. Drugi projekt. Zaciągnięcie zobowiązań. I trzecia pozycja, wprowadzenie autopoprawki do wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016. Czy ktoś z Państwa do tych propozycji ma uwagi, bądź też inne propozycje? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to proponuję, rozumiem, że jest zgoda, proponuję, abyśmy przegłosowali wszystkie trzy punkty jednocześnie. Nie, tu widzę pana. Okej, okay, bardzo proszę. Autopoprawka. Okej, okay, dobrze. Okej. Okay. Dobrze, czyli ewentualnie przedstawiam pod Państwa decyzję projekt pierwszej uchwały, określenie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. I gdyby Państwo zagłosowali pozytywnie, to ten punkt byłby punktem 10 porządku naszych obrad. I punkt drugi, zaciągnięcie zobowiązań. I gdyby była pozytywna opinia Rady, będzie to punkt 11, a punkt zakończenie obrad będzie punktem 12. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej propozycji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Bardzo proszę panią skarbnik Barbarę Wójcik o wprowadzenie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym przypomnieć Państwu, że zakładany na 2016 rok deficyt wynosił 46 406 393 zł, z czego w kwocie 24 410 894 zł miał być pokryty z kredytu. Dzisiejsza uchwała, propozycja uchwały jest porządkującą jak gdyby rok 2016 ze względu przede wszystkim na zmianę harmonogramu pewnych zadań inwestycyjnych, ewentualnie na rezygnację z pewnych zadań. Równocześnie wprowadzamy jeszcze dodatkowe dochody do budżetu i tutaj może zacznę może od tego elementu. Dodatkowe dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 33 640 zł z przeznaczeniem na opracowania zakresu ochrony środowiska. Przypomnę, że są to jak gdyby znaczone pieniądze, które mogą być wykorzystane tylko na cele ochrony środowiska. Dochody bieżące z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 71 610 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. Przypomnę tylko, że instytucja kultury wydatkowała własne środki na dokumentację,
w celu wystąpienia o środki zewnętrzne na modernizację naszego obiektu, czyli całego Domu Kultury. I w tej chwili zwiększamy tylko im dotację podmiotową, żeby ten uszczerbek jak gdyby środków instytucji został wyrównany. Nie spodziewaliśmy się w tym roku otrzymać kwoty z Funduszu Kultury Fizycznej, ale otrzymaliśmy 1 000 000 zł w związku z budową sali gimnastycznej szkoły nr 3. W roku 2017, czyli w przyszłym roku, dostaniemy jeszcze końcówkę tej dotacji, czyli 216 500 zł. I teraz drugi jak gdyby człon tej uchwały, zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 641 558 zł. I wydatki zmniejszenia, o których mówiłam, w związku z realizacją zadań, z przesunięciem realizacji zadań w harmonogramie oraz z rezygnacją. Przypomnę może, z jakich zadań zrezygnowaliśmy. Jest to elektroniczna tablica informacyjna dla pasażerów. Jest to doładowanie e-karty przez internet. Jest to zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych. Łącznie zmniejszenie deficytu 24 410 894 zł. I jeszcze wydatki, przeniesienia wewnętrzne w ramach środków w obrębie przedszkoli. 7200 zmniejszenie i zwiększenie, jest to przesunięcie pomiędzy przedszkolami. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki i Finansów na swym posiedzeniu 28 grudnia wyraziła pozytywną opinię w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok. Na 4 obecnych, 4 było za. Dziękuję. Nie ma chętnych, wszystko jasne. Kto z Państwa jest za pozytywną? Przepraszam. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. 18 za. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Mielec na lata 2016-2020. Ponownie proszę panią skarbnik o wprowadzenie do tej uchwały. Proszę Państwa, uchwała budżetowa roku 2016 musi być spójna z dokumentem wieloletnią prognozą finansową. Zmiany, które dzisiaj proponujemy Państwu w tym dokumencie, polegają na tym, że od roku 17 do 43 dostosowujemy ten dokument zgodnie jak gdyby z podjętą uchwałą na poprzedniej sesji przez Państwa w sprawie wieloletniej prognozy. Natomiast 2016 rok, na bazie tych zmian, które przed chwilą przedstawiałam, jest tutaj korygowany w tym dokumencie w zakresie dochodów i wydatków, deficytu i przychodów, czyli kredytu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panie przewodniczący o opinię Komisji Finansów. Komisja Finansów na swoim posiedzeniu wydała pozytywną opinię. 3 radnych było za. 1 wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa? Jeśli nie ma chętnych, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu, przepraszam, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020? Proszę o podniesienie ręki. OK, 17 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała.
Bardzo dziękuję. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wykazają z końcem roku budżetowego, oczywiście z autopoprawką, o którą proszę też nas tutaj wprowadzić. Dziękuję bardzo. Proszę pani skarbnik. Proszę państwa, co do zasady budżet jest roczny, w związku z tym niewykorzystane kwoty wydatków wygasają. Państwo możecie jednak podjąć uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają, czyli które mogą być dalej jak gdyby wydatkowane. W przypadku podjęcia takiej uchwały środki przekazywane są na subkonto. Maksymalny okres wykorzystania jest to 30 czerwiec roku 2017. Proponowane zadania tutaj w tym wykazie są to zadania, na które były zawarte umowy i z różnych względów nie będą mogły być zapłacone jeszcze w tym roku, albo ze względu na konieczność aneksowania, albo ze względu na konieczność przede wszystkim spokojnego odbioru, wyegzekwowania od wykonawców, usunięcia usterek czy dokonania pewnych poprawek. Dzięki temu będzie można, że tak powiem, spokojnie zapłacić w terminach, które tutaj wskazujemy w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Komisja na swym posiedzeniu również wydała pozytywną opinię. 3 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Przewodniczący, Wysoka Rado. Temat omawiany był na posiedzeniu Komisji Finansów. Pojawiło się tam oczywiście szereg pytań z naszej strony i odpowiedzi. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie. Rzeczywiście mówimy o wydatkach niewygasających. Nie jest tutaj tak naprawdę tych 20 przedsięwzięć, które nie dało się w tym roku kalendarzowych zamknąć, w pełni zrealizować. Na kwotę prawie 6 600 000. I stąd taka też sugestia, jak gdyby również z mojej strony, ze strony również innych radnych, abyśmy tak podejmowali działania w ramach roku kalendarzowego, żeby udało się jak najwięcej tych przedsięwzięć zrealizować. Główny problem polega na tym, że no nie mamy odnośnie pewnych przedsięwzięć, pewnych zadań, przygotowanych od razu, gotowych po prostu projektów. Stąd, kiedy te projekty są przygotowane w trakcie roku, umowy, co później, z którymi możemy się zapoznać, gdzie umowy podpisywane są pomiędzy miastem, a pomiędzy wykonawcą, no te umowy są po prostu robione już pod koniec roku kalendarzowego i w związku z tym wiadoma sytuacja jest taka, że ten wykonawca no nie jest w stanie zrealizować danego przedsięwzięcia do końca roku kalendarzowego. I stąd taka prośba, żeby w jakiś sposób zharmonizować, skoordynować po prostu działania, aby jak najmniej było tych przedsięwzięć, które będą ujęte jako te zadania po prostu niezrealizowane, wydatki niewygasające, które przechodzą na następny rok kalendarzowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie uzupełnić wypowiedź pana radnego, bo myślę, że próbował udzielić odpowiedzi w imieniu prezydentów. Ja myślę, że jest kilka przyczyn, że dzisiaj głosujemy nad tymi wydatkami niewygasającymi, które się nie udało zrealizować do końca grudnia. Bardzo bym prosił któregoś z panów prezydentów czy pana dyrektora od inwestycji, żeby przynajmniej te największe inwestycje omówić, jakie przyczyny były, bo nie sądzę, że główną przyczyną były tylko późno zawarte umowy, może jakieś inne, a chcielibyśmy mieć tą wiedzę pełną. Dziękuję bardzo. Może ja pozwolę sobie przedstawić argumenty do pozycji, które są pod pieczą mojego wydziału. Skorzystam ze ściągi. Pierwsza pozycja na sporą kwotę, jest to kwota prawie 120 000 zł.
Tak jak Państwa informowaliśmy i było prezentowane na bodajże dwie sesje wstecz, prezentowaliśmy Państwu tak zwany system identyfikacji wizualnej. Niemniej jednak wykonawca po aneksie był zobowiązany do końca miesiąca listopada przedstawić nam kompletne rozwiązanie, co nie nastąpiło aż do dnia dzisiejszego. Z naszej strony wystąpiły monity łącznie ze straszakiem tak zwanym, że będziemy zmuszeni do naliczenia kar umownych. Wykonawca jest w złoce, my niestety na dzień dzisiejszy nie mamy co odbierać. To jest pierwszy argument. Druga pozycja, dosyć spora, to jest sprawa związana z odbiór gospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy miejskiej Mielec. Kwota jest ogromna, to jest na kwotę 843 tysiące z groszami. Jak wiemy, umowę na odbiór odpadów podpisuje się na pełny rok kalendarzowy. W związku z tym MPGK, czyli konsorcjum LIDER, wystawi nam fakturę dopiero za wykonaną usługę na koniec miesiąca grudnia, a my w terminie odpowiednim 30 dni zapłacimy ją dopiero w styczniu. Stąd też taka potrzeba przeniesienia jej zabezpieczenia środków na przyszły rok. Panie Naczelniku, mam prośbę, żebyśmy może opuścili, chyba że są ważne, te inwestycje, gdzie jest planowany odbiór w styczniu, w lutym, w marcu, bo to znaczy, że z jakiegoś tam drobnego powodu to się przesunęło. Natomiast ważne są, myślę, te inwestycje, gdzie wpisaliśmy, czy Państwo wpisali 30 czerwiec. Czy jest to realne, czy ten 30 czerwiec, czy przed końcem czerwca będziemy na sesji rozmawiać o tym, że niestety, ale się nie udało. To już może skrótowo, bardzo skrótowo. Dwie pozycje z tej uchwały, pozycja 6, 7 i 6 dotyczą przedszkola miejskiego nr 13. Umowa została z odpowiednim wyprzedzeniem podpisana. Wykonawca był zobowiązany do wykonania zagospodarowania terenu przedszkola do listopada bieżącego roku. Podczas trwania komisji odbiorowej i samego odbioru stwierdziliśmy liczne usterki związane z przebarwieniami i z nieprawidłowo wykonaną nawierzchnią bezpieczną dla dzieci. Stoimy na straży jakości, nie odbieramy tego, nie chcemy, aby sytuacja, o której wspomniał pan prezydent Chodorowski, wykonawcy nie wychodzili z założenia, że to, co jest do końca roku, ma być zostać wykonane, bezwzględnie musimy zapłacić. Unikamy takiej sytuacji i odbierzemy robotę dopiero wtedy, gdy będą sprzyjające warunki atmosferyczne i gdy robota zostanie wykonana w sposób bezusterkowy. Liczymy na to, że aura pogodowa będzie nam sprzyjać i pracę uda się wykonać być może w miesiącu styczniu bądź lutym, ale bezpiecznie piszemy maksymalny okres, z którego możemy skorzystać, to są terminy czerwcowe. Jeśli chodzi o szkołę trójkę, to tak naprawdę przygotowaliśmy i został sporządzony aneks z wykonawcą, z firmą Megarą, konsorcjum LIDER, gdzie prace tak naprawdę mają się skończyć przed okresem wakacyjnym. Niemniej jednak jest to termin 30 czerwca, bo taki maksymalny na dzień dzisiejszy możemy wnioskować do Państwa o wyrażenie zgody na zawarcie jakby niewygasu. Sprawa związana z czystym powietrzem MBO, Miejskiego Budżetu Obywatelskiego. Bardzo długo trwał proces ustaleń stacji monitoringowej mobilnej z samymi wnioskodawcami. Przyciągający się proces jakby akceptacji, specyfikacji, jak ta stacja będzie wyglądać i jej parametrów technicznych spowodowały, że podpisaliśmy robotę dopiero na końcu roku i wchodzimy w przyszły rok. Dlatego realny termin to będzie odbioru umowny koniec marca, niemniej jednak stawiamy sobie w furtkę, abyśmy nie mieli problemów z odbiorem tej stacji aż maksymalnie do końca czerwca. Jeśli jest jakaś potrzeba, to mogę jeszcze udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Z tej listy 30.06. Znaczy takich inwestycji, które byśmy obawiali się, że nie wykonamy do końca czerwca, nie ma. To jest raczej wszystko, co mamy, to jest, sądzimy, że się zamknie w styczeń, luty. Bardzo, okej, dziękuję. Znaczy dziękuję za wyłączenie telefonu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Jeżeli nie, to przystępujemy do
głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały o ustaleniu wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 19 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Myślę, że te wyjaśnienia pana naczelnika nam rozjaśniły przyszłość. Punkt kolejny naszej sesji, porządku naszej sesji, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5. Bardzo proszę panią Basię Grzech. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W związku z wejściem w życie przepisu z ustawy o systemie oświaty, który mówi o tym, że od 1 września 2017 roku dzieci 3-letnie będą mieć prawo do tego, aby gmina zapewniła im miejsca w przedszkolu. Dlatego ta uchwała, ten projekt uchwały macie Państwo przedstawiony do zatwierdzenia. Ten projekt uchwały zawiera zapisy poprzednich dwóch uchwał, między innymi uchwały, którą żeście Państwo sami podejmowali na początku tego 16 roku i poprzednią uchwałę z 14 roku, która mówiła o tym, ustalała czas bezpłatny, 5 godzin czasu bezpłatnego między godziną 7.30 a 12.30, gdzie gmina jest zobowiązana nie pobierać opłat od rodziców, a teraz w tym momencie ta uchwała jeszcze określa to, że dzieci do 5 lat będą gmina będzie mogła pobierać opłaty za dzieci do 5 lat, natomiast dzieci w wieku 6 lat będą objęte subwencją oświatową i nie możemy w ten czas pobierać od nich opłat od 1 stycznia 2017 roku. Tutaj jeszcze bardzo bym prosiła o autopoprawkę w paragrafie 2 w punkcie trzecim po słowie wielodzietnej, tam jest przecinek, bardzo proszę o skreślenie tego przecinka, autopoprawka redakcyjna. Jeszcze pani Basiu. Nie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dziękuję o podjęcie bardzo tej uchwały. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana Marka Zalotyńskiego, o wyrażenie opinii w imieniu komisji. Szanowni Państwo, komisja na posiedzeniu w dniu 27 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały z autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Wszyscy wyrazili pozytywną opinię. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Pozwolę sobie na krótkie pytanie, oczekuję krótkiej odpowiedzi pani Basiu, w związku z tym, że jak jest tutaj zapisane w uzasadnieniu do uchwały z dniem 1 stycznia 2017 sześciolatki idą do szkoły. Nie mogę znaleźć tego zapisu mówiącego o tym, że dzieci 4-letnie, 5-letnie, 3-letnie mają prawo znaleźć miejsce w przedszkolach. Ale to będzie w ustawie o, znaczy w uchwale dotyczącym kryteria przyjęcia dzieci. Pomyliłem się uchwały, okej. Natomiast tutaj dzieci 6-letnie będą od 1 stycznia objęte subwencją oświatową. Natomiast gmina nie będzie pobierać od nich opłat za pobyt powyżej tych 5 bezpłatnych godzin. Jasne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie? Jeżeli nie ma głosów chętnych, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała przyjęta jednogłośnie. Witam serdecznie Pana Prezydenta. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli miejskich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Ponownie poproszę Panią Barbarę Grzyb. Tak jak Pan Prezydent wspominał, pytał o te dzieci w tej uchwale 3-4-letnie. Tak, tutaj ten projekt uchwały, który chcę Państwu zaprezentować, to jest projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli miejskich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Państwo taką uchwałę przyjmowali 4 lutego 2016 roku i w związku z, tak jak wspominałam, z prawem dziecka 3-letniego do opieki przedszkolnej, którą ma zapewnić gmina, zostało tylko w tej uchwale, w załączniku, dopisane w punkcie 2, tam gdzie mieliśmy zapis dziecko 5-letnie oraz dziecko 4-letnie, zostało dopisane dziecko jeszcze 3-letnie. Stąd ta uchwała taka jak gdyby porządkująca, w związku z tym, że od 1 września dziecko 3-letnie będzie miało prawo do opieki przedszkolnej, którą gmina powinna zapewnić. Ilość punktów zostaje taka sama, tak jak żeśmy mieli w poprzedniej uchwale z 4 lutego 2016 roku. Zostało tylko tutaj właśnie, tak jak mówię, dopisany ten wyraz oraz dziecko 3-letnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę ponownie opinię komisji pana Marka Zalotyńskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury. 27 grudnia komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan prezydent Janusz Udarowski. Bardzo proszę. Ja mam pytanie dotyczące punktu 6 w załączniku, gdzie dziecko, którego oboje rodzice prawni, opiekunowie mieszkają w Mielcu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz gminy miejskiej Mielec. Dlaczego to obostrzenie obydwoje muszą rozliczać podatek na rzecz gminy miejskiej Mielec, jak jedno może rodzic albo nie pracować, albo pracować na przykład w Przedsławiu? Nie wystarczy, że jedno z rodziców rozlicza podatek na rzecz gminy? Dziękuję. W ubiegłym roku była właśnie taka dyskusja tutaj i Państwo podnieśli nawet liczbę punktów tutaj, żeby oboje rodzice rozliczali, bo może się tak zdarzyć, że nie są to nasi, nie są u nas zameldowani, tylko u nas zamieszkują. I żeby wypełnić dla wszystkich naszych mieszkańców ten obowiązek, który teraz jeszcze dokłada nam, dzieci 3-letnie dochodzą nam do tego, więc w pierwszej kolejności będą przyjmowani rodzice, którzy obydwoje rozliczają podatek na rzecz miasta Mielca. Natomiast gdy będą jeszcze mieć przedszkola miejsca, mogą przyjmować już od września wszystkie inne dzieci, które będą chciały być tylko w naszych przedszkolach miejskich. I potem my na zasadzie, co nam pozwala ustawa o systemie oświaty, tamte gminy nam zwracają koszt pobytu dziecka w przedszkolu. Tu dlatego obydwoje rodzice są zapisani, żeby faktycznie można było najpierw wypełnić te obowiązki dla dzieci 6-letnich, bo dziecko 6-letnie ma obowiązek być przyjęte do przedszkola. Gmina ma zapewnić wszystkim swoim mieszkańcom chęć, jak tylko wyrażą chęć pobytu w przedszkolach naszych, więc musimy zapewnić ten ich obowiązek.
I potem ustawodawca dopisał prawa. Prawa dziecko czteroletnie, pięcioletnie, a od września dziecko trzyletnie. Pan Kazimierz Totoń prosił o głos jeszcze. Ja bym miał pytanie do pani dyrektor. W punkcie 3 jest 20 punktów za każdego pracującego lub studiującego rodzica. Pracującego gdzie? Płacącego podatki gdzie? Bo ja mieszkam w Mielcu, pracuję w Rzeszowie, tam płacę podatki, prawda? A dziecko będę miał tu. I my jako gmina będziemy dofinansowywać do dziecka, którego rodzice nie płacą u nas podatków. I tu jest bardzo wysoka punktacja, bo znowu w paragrafie, znaczy w punkcie 6, dziecko, którego rodzice prawni rozliczają podatek. Czyli tutaj zaznaczamy i dajemy 19 punktów, a tu, gdzie dajemy dowolność, dowolne miejsce odprowadzania podatku, dajemy wyższą liczbę punktów. To nie bardzo, mnie to nie pasuje. No. Dlatego, że ja bym chciał faworyzować tych, którzy tu pracują i tu płacą. Dziękuję bardzo. I jeszcze mam jeden temat, dlatego bym proponował, bo teraz jeszcze tak, w punkcie 3. Dziecko, którego rodzice prawni pracują lub studiują dziennie. Gdzie pracują? Na terenie gminy i tu odprowadzają podatki? Czy mogą pracować, ja wiem, w Rozwadowie, inne województwo już jest całkiem? A to nie jest tak daleko, żeby nie dojeżdżać. Bardzo dziękujemy, żeśmy na ten temat już rozmawiali, bo ta uchwała, którą dzisiaj rozpatrujemy, ona w zeszłym roku chyba też wywołała gorącą dyskusję, ale bardzo proszę. Panie przewodniczący, mnie nie chodzi o nic. Mnie chodzi o to, żeby faworyzować tych, którzy tu płacą podatki. A to jest tu nieuwypuklone. My dajemy więcej punktów, bo 20. Myślę, że pani Basia wytłumaczy zawsze, jakby pan przewodniczący. Ale jeżeli weźmiemy cały proces rekrutacji i jeżeli komisja rekrutacyjna dostaje karty, wnioski do przedszkoli, więc jeżeli mamy jedno dziecko, pięcioletnie, tak jak weźmiemy, popatrzymy na tą skalę punktową, prawda? Dziecko pięcioletnie, które ma prawo. Zameldowane na terenie naszej gminy dostaje 40 punktów, prawda? Potem patrzymy dalej, patrzymy. Rodzice pracują, czyli nie mogą sprawować opieki, dostaje 20 punktów, czyli mamy 60 punktów. Potem patrzymy, ja mówię o tej punktacji takiej maksymalnej, prawda? Potem patrzymy, komisja się pochyla nad tym, że dziecko deklaruje 5 godzin powyżej tych 5 bezpłatnych, czyli jest zapisane na 10 godzin, dostaje maksymalną liczbę punktów, czyli 10, czyli tutaj już ma 70 punktów. I dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało, więc może nie być rodzeństwa młodszego w przedszkolu, więc nie dostaje tych 45 punktów. Natomiast potem patrzymy dalej, pod tym kryterium patrzymy, czy rodzice mieszkają w Mielcu i rozliczają podatek. Jeżeli tak, rozliczają ten podatek na korzyść Mielca, to dostają jeszcze 19 punktów do tego. Czyli mamy już 89 punktów. Tak, dobrze policzyłam? 89 punktów. Jeżeli mamy rodzica, który nie mieszka w Mielcu, prawda, i nie rozlicza podatku, czyli ma minus 19 punktów. Czyli nie ma 89, tylko ma te 69. I takie dziecko w skali punktowej, bo przyjmowane są dzieci na wolne miejsca w przedszkolach, więc odpada, uzyskuje liczbę punktów, natomiast może nie uzyskać miejsca. Może nie zyskać miejsca, bo będzie mieć mniejszą liczbę punktów. Panie dyrektorze, ja bym tylko miał jedno pytanie. Uchwałę, którą państwo przyjęli w lutym, ona była, przeszła już jak gdyby cały proces rekrutacji, bo mieliśmy rekrutację w miesiącu marcu i ta skala punktowa sprawdziła się. Nie było zgłaszanych ani przez rodziców, bo rodzice też mogą zgłaszać, że zauważyli jakieś nieprawidłowości, albo komisje poszczególnych przedszkoli mogą zgłaszać też, miały taką możliwość, żeby zgłosić do września, że w uchwale należy coś zmienić na następny rok, bo uchwała po prostu się nie sprawdza życiowo.
tą uchwałę, którą żeście Państwo przyjęli w lutym, ona przeszła, że tak powiem, test na rzeczywistym działaniu i sprawdziła się. Pani Basiu, tak? Myślę, że w tej Pani wyczerpującej odpowiedzi brakło jednego zdania, które myślę powoduje tą niejasność. Mianowicie, że w tytule tej uchwały są kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Gdyby Pani parę słów powiedziała o pierwszym etapie, to by nam było łatwiej to Więc zrozumieć. To mamy drugi etap, który kryteria, które ustala gmina. Natomiast pierwszy etap, już sięgnę teraz do ustawy o systemie oświaty. W ogóle jak bierzemy pod uwagę, cała komisja rekrutacyjna się zbiera, pierw rozpatruje pod kątem zamieszkania, gdzie wnioski, które spłynęły do niej, gdzie jest zamieszkanie. I potem mamy wnioski, kryteria mamy, które ustaliło państwo. I kryteria na pierwszym etapie, gdzie komisja jak gdyby robi przegląd tych swoich wniosków i gdzie... Nie działa, działa. Będzie działać teraz, tak. Gdzie na pierwszym etapie muszą być spełnione kryteria i co się bierze pod uwagę kryteria pierwszego etapu, to są takie. Wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą. Więc to są kryteria ustalone przez ustawodawcę, przez państwo i te kryteria, dzieci, które spełniają te kryteria, są w pierwszej kolejności przyjmowane. A dopiero potem, gdy mamy wolne miejsca, jeszcze zostają w poszczególnych przedszkolach, dopiero komisje rozpatrują pod względem tych kryteriów, które mamy w uchwale. Pani dyrektor, mnie nie o to chodziło. Mnie chodzi tak, punkt 3 i 6. Tu mam wątpliwości. Dziecko, którego rodzice pracują lub studiują, opiekunowie rodzice. To jest raz, 20 punktów. A tu jest dziecko, którego rodzice prawni mieszkają w Mielcu, rozliczają podatek. Oni nie pracują. Przykładowo są na... Ale sekundę. Oni są na rentach, obydwoje. Uh-huh. Czyli podatek odprowadzają tu, ale nie pracują, czyli 19 punktów nie mają. Ale ten, kto nie odprowadza podatku w Mielcu, ma 20 punktów. I tutaj uważam, że jest błąd. I dlatego mam propozycję. W punkcie 3 z 20 zjechać na 10, a w punkcie 6 z 19 zjechać na 29. Te 10 punktów przesunąć. Dlatego mimo wszystko zależy mnie osobiście na tym, że osoby, które pracują lub odprowadzają podatek w Mielcu, powinny mieć przewagę nad tymi, które pracują sobie gdzieś tam. To niech idą tam, gdzie odprowadzają podatek, niech tam spróbują dzieci do przedszkola dawać. Ja to tak rozumuję. Być może, że jestem w błędzie, ale tak, okay. Ja bym tak proponował tak zrobić. Zaraz zapytam ponownie o tę propozycję. Bardzo proszę, pan prezydent Myśliwiec. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj w tych zapisach, które żeśmy dyskutowali na początku 2016 roku, jeżeli chodzi o naszą uchwałę, idea była taka, aby preferować przede wszystkim rodziców, którzy w ogóle pracują, niekoniecznie w Mielcu, osoby pracujące, bo te osoby potrzebują dla swoich dzieci przedszkola. Jeżeli ona nawet będzie pracować poza granicami miasta, ale pracuje, to dziecko chce oddać do naszego przedszkola, bo ma zaufanie do naszego przedszkola, niech oddaje. Natomiast tym bonusem dodatkowym jest właśnie ten zapis 19, że jeżeli odprowadza tutaj podatki, no to wtedy dostaje te dodatkowe 19 punktów. To są po prostu, to jest drugi etap rekrutacji, czyli chodzi o to, żeby mieć jakieś kryteria, które powodują, które dziecko na wolne miejsce w drugim etapie możemy jeszcze przyjąć. Czyli takich przypadków, tak jak tutaj pani Basia powiedziała, sprawdził się ten system i ta punktacja w 2016 roku we wrześniu, więc proponowałbym nie zmieniać jednak, zostawić to. Natomiast jeżeli będziemy widzieć, że rzeczywiście będzie jakaś taka
bo ilość osób pracujących jest dużo wyższa niż liczba młodych osób przebywających na rencie, mających takie małe dzieci. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Skowron, bardzo proszę. Panie Kazimierzu, bardzo proszę o pożyczenie mikrofonu. Znaczy jedno pytanie, bo rzeczywiście toczy się tutaj dość mocna dyskusja, natomiast no tutaj pani dyrektor powiedziała, że system się sprawdzi, jeżeli chodzi o przyjęte kryteria punktowe. Natomiast nie dowiedzieliśmy się jednej rzeczy, myślę, że ważnej, mianowicie mamy pierwszy etap, mamy drugi etap postępowania. Jak dużo dzieci nie zostało po prostu przyjętych, czyli w ramach tego drugiego etapu. I to byśmy po prostu, to byłoby jak gdyby takie meritum, podsumowanie jak gdyby po prostu tej całości. Dziękuję. W ubiegłym roku, w tym roku, w 2016, wszystkie dzieci, które miały obowiązek i miały prawo, zostały przyjęte do naszych przedszkoli. Natomiast część dzieci trzyletnich nie została przyjęta. Część dzieci trzyletnich. Były to dzieci przeważnie, które się nie dostały do naszych przedszkoli. Właśnie tak jak tutaj pan wspominał, matki niepracujące, które przebywają w domu, więc one nie uzyskały tych punktów, no, bo nie dostały też tych punktów, tych 40 punktów, bo nie miały jeszcze prawa. Natomiast w tym roku we wrześniu, znaczy w marcu, jak będzie rekrutacja, to te dzieci już będą objęte tą punktacją trzyletnią. Znaczy te trzyletnie dzieci będą objęte tą punktacją. Wszystkie dzieci powyżej, tak, które aplikowały do naszych przedszkoli, zostały przyjęte. Trudniejsza sytuacja była na Smoczce. Stamtąd dzieci dostały propozycję, aby, ponieważ tu mamy na osiedlu 6 przedszkoli, aby znalazły swoje miejsce w przedszkolu numer 4, w przedszkolu numer 7 i było jeszcze w wakacje, te dzieci się przepisywały do tych przedszkoli tutaj, co wymieniłam. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze uzupełnię, jeśli można, krótkie pytanie. W związku z tym, że 1 września 2017 będziemy zobowiązani jako gmina przyjąć wszystkie trzylatki, w cudzysłowie, czy przygotowujemy się do tego zadania? No, takie jest pytanie. Dziękuję bardzo. A jeśli tak, to jak? Przygotowujemy się do takiego zadania, bo tak jak do tej pory, to wynajmowaliśmy pomieszczenia w szkołach dla tych dzieci najstarszych i myślę, że w tym roku również te najstarsze nasze dzieci, czyli dzieci sześcioletnie, które kiedyś będą siedmiolatkami, też znajdą miejsca w szkołach, żeby w macierzystych przedszkolach móc zapewnić miejsca dzieciom trzyletnim. Ja, drodzy Państwo, mam taką propozycję. Okres naboru do przedszkoli to jest kwiecień, maj. Pani Basiu? Marzec, kwiecień, tak? Marzec, kwiecień, tak. Czy moglibyśmy Panią poprosić, że na której sesji kwietniowej przedstawi nam Pani, jak przebiega rekrutacja z uwzględnieniem tych wątpliwości też tutaj, o których koledzy mówili. Czy jest to możliwe? Tak, tak, jest to możliwe. Przygotuję taką. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tej sprawie są jakieś głosy? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania z tym zapisem w protokole, że będziemy w kwietniu wiedzieć, że spróbujemy uzyskać wyjaśnienie tych naszych wątpliwości, o których żeśmy mówili. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 18 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały 27 przez 249 z 29 marca 2009 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 984 na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z alejami Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu, w nawiasie ulica Legionów, ulica Rynek, ulica Mickiewicza. Projekt uchwały Państwo otrzymaliście. Bardzo proszę Pana Piotra Rożniała, Naczelnika Dróg i Zieleni o omówienie uchwały.
Aby panie przewodniczący, Wysoka Rado, aby przebudować ulicę Legionów, ulicę Rynek i ulicę Mickiewicza, w 2009 roku podjęto uchwałę o wzięciu w zarząd tych dróg od PZDW. W tym momencie 31 grudnia kończy się ten okres tego zarządu i chcielibyśmy teraz przedłużyć ten okres do 2019 roku. W tym roku planowane będzie oddanie obwodnicy północnej Mielca, będzie nowy podział tych dróg i wtedy będą podjęte dalsze działania. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów, pana Józefa Stale, o opinię komisji. Komisja Gospodarki i Finansów na wczorajszym posiedzeniu jednomyślnie podjęła decyzję za. Dziękuję. Dziękuję również. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie ma chętnych, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt, ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego umów dzierżawy. Bardzo proszę pana naczelnika Waldemara Wiącka o omówienie przedmiotowej uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, temat pod względem prawnym jest pewno państwu znany, bo są to jakby cykliczne uchwały, które się u nas pojawiają. Chodzi o to, że przedłużenie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, czy to na czas kolejny oznaczony, czy na czas nieoznaczony, wymaga zgody Rady. I prosimy państwa o rozpatrzenie kilku punktów dotyczących takich przedłużeń. Pierwsze 3 punkty dotyczą kiosków zlokalizowanych na terenie Zielonego Rynku na Starym Mieście. Tych kiosków, które są przyklejone do ściany szczytowej tego budynku, te kioski zostały wybudowane przez osoby prywatne działające tam sprzedawców i stanowią tą własność tych ludzi. One w czasie zmieniały swoich właścicieli poprzez po prostu umowy kupna, ale te umowy w tej chwili się wyczerpują. Chcielibyśmy je przedłużyć na czas nieoznaczony, bo jak wielokrotnie tłumaczyłem, czas nieoznaczony pozwala na ustawowe 3-miesięczne wypowiedzenie tego takich umów w dzierżawie, więc gdyby trzeba było coś z tym Zielonym Rynkiem robić, to taka możliwość istnieje. Natomiast czas oznaczony oznacza, że praktycznie nie, trudno wypowiedzieć, jeżeli ktoś po prostu regularnie płaci. Stąd nasza propozycja, aby wyrazić zgodę na kontynuację dzierżawy, ale w formie umowy na czas nieoznaczony. Punkt 4 dotyczy naszego samorządowego Centrum Kultury. Chodzi o 2 dzierżawy pod biblioteki, jedna przy Tańskiego, druga przy ulicy Kusocińskiego. Kiedyś ten teren był użyczony na rzecz samorządowego Centrum Kultury, ale ze względów skarbowych, VAT-owskich zręczniejszą okazuje się umowa dzierżawy, ale także chcielibyśmy przedłużyć te umowy na czas nieoznaczony. Punkt 5 dotyczy terenu przed starym aeroklubem na ulicy Lotniskowej. To jest hangar nieczynny, natomiast ten plac wyasfaltowany wykorzystywany jest od kilku lat na lekcje jazdy, plac manewrowy. Chcielibyśmy utrzymać tę dzierżawę, ale także zmieniając jej charakter na czas nieoznaczony, żeby mieć tą mobilność w sytuacji, gdyby się pojawił inwestor albo jakieś zamiary dotyczące tego terenu się skrystalizowały. Kolejny punkt to jest działka
przy ulicy Wspólnej. Jest to działka, taki cały pas terenu zielonego przyległego do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Większość ludzi te pasy sobie kupiła. Ten pan wtedy, kiedy podejmował umowę dzierżawy, nie miał pieniędzy na zakup. Proponujemy kontynuować tą dzierżawę na jego rzecz, na czas nieoznaczony. Być może kiedyś zdecyduje się na sprzedaż, jeżeli pieniądze mu na to pozwolą. I kolejny punkt to działka przy ulicy Jagodowej. Działka rolna użytkowana jako łąka do koszenia trawy przez rolnika, który ma gospodarstwo rolne na terenie miasta Mielca. Także chcielibyśmy przejść na umowę na czas nieoznaczony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Pani Danuta Pazda. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 28 grudnia wydała pozytywną opinię na 4 radnych, 4 było za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan. Panie Przewodniczący Skarady, jeszcze w imieniu pana prezydenta autopoprawkę do projektu uchwały się zgłosić, ponieważ miniony poniedziałek ukazał się publikator jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym obecnie obowiązujący publikator tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomościami to Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 2147. I to jest ta autopoprawka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapisaliście państwo, rozumiem, we wstępie do uchwały. Kto z państwa chciałby ewentualnie zabrać głos, zapytać? Jest 7 różnych lokalizacji. Jeżeli nie ma wątpliwości, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem pozytywnej uchwały, za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Ponownie poproszę pana Waldemara Wiącka. Działania prezydenta jest taka sama jak przy poprzedniej uchwale. Chodzi o przedłużenie umowy na okres powyżej lat 3. Tym razem dotyczy bankomatu naszego tutaj wbudowanego w budynek Urzędu Miejskiego. Chcielibyśmy kontynuować ten najem, bo on się przydaje, stąd prośba o podjęcie pozytywnej uchwały. Dziękuję. Ponownie poproszę panią Danutę Pazdo o opinię komisji. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu 28 grudnia wydała pozytywną opinię. Na 4 radnych, 4 było za. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Ktoś z państwa? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący Skradu, identyczna autopoprawka jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały dotyczy obecnie aktualnego od poniedziałku publikatora jednolitego tekstu ustaw gospodarstwa nieruchomościami. Jest to Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 2147. I to jest na treści autopoprawki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze w tej sprawie? Nie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. I nowe punkty, które na początku sesji przyjęliśmy do porządku obrad. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Bardzo proszę, pan Marek Kamiński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na samym początku chciałbym złożyć 2 autopoprawki w imieniu prezydenta redakcyjne. W treści samej uchwały jest 2 razy powtórzone w sprawie, to jest pierwsza, a druga w paragrafie 6 traci moc,
I tutaj jest zdanie: uchwała Rady Miejskiej w Mielcu jest drugi raz powtórzone, także o wykreślenie tej części uchwała Rady Miejskiej w Mielcu. I teraz proszę Państwa, uchwała jest, powstała z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta miasta Mielca i ona właściwie ujednolica dotychczasowy tekst pierwotnej uchwały, która była trzykrotnie zmieniana. Oprócz tego ujednolicenia tekstu są zaproponowane w uchwale zmiany. Jak tak krótko omówię te zmiany, one występują. Pierwsza zmiana to jest w paragrafie drugim, w punkcie, w ustępie drugim. Zawodnikom stypendium może być przyznane zawodnikowi zamieszkałemu na terenie miasta Mielca uprawniającemu indywidualną dyscyplinę. Dotychczas było olimpijską. W tym nowym projekcie uchwały olimpijską zostaje wykreślone to słowo. Kolejną zmianą, to jest zmiana w paragrafie trzecim. Wysokość stypendium dla zawodnika w poszczególnych miesiącach nie może przekroczyć w sportach drużynowych i w drugiej kategorii w klasie rozgrywkowej dotychczas było 70%, obecnie jest 100%. I kolejna zmiana, określać liczbę zawodników uprawnionych do przyznania stypendium w następujących grach zespołowych. Piłka ręczna, dotychczas było 16 zawodników, teraz jest wpisane 18. Piłka nożna, było 20, jest 22. I piłka siatkowa, było 12, jest 14. To są takie zmiany, które istotne w stosunku do poprzedniej treści uchwały. Bardzo dziękuję. No, nie było to przedmiotem komisji, posiedzenia komisji, rozumiem? Komisja sportu to opiniowała. Bardzo proszę, pan przewodniczący Józef Witek. Komisja sportu i rekreacji na posiedzeniu w dniu 22 grudnia wyraziła pozytywną opinię na czterech obecnych, czterech było za. Bardzo dziękuję. Chciałbym otworzyć dyskusję w tym temacie, czyli rozmawiamy o stypendiach. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Jakubczyna. Jeszcze jednym zdaniem chciałbym uzupełnić uzasadnienie, które pan Marek tutaj przedstawiał. Chcieliśmy tą uchwałą otworzyć się tutaj, jeśli chodzi o środki wsparcia dla pozostałych dyscyplin sportowych. Chcemy zaznaczyć i podkreślić, że przy każdym przypadku, każdy przypadek, jeśli chodzi o zdolnego sportowca, analizowany jest przez komisję indywidualnie. Komisja tutaj w składzie niezmienionym, dwóch przedstawicieli ze strony pana prezydenta, dwóch ze strony Rady Miasta i jeden przedstawiciel klubu. Chcielibyśmy, aby jako ta komisja znamy priorytety, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe, natomiast uznaliśmy za nieuczciwe i niesprawiedliwe zamykanie się budżetu na inne pozostałe dyscypliny poza dyscyplinami olimpijskimi, stąd ten projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby? Pan prezydent Myśliwiec, proszę. Szanowni Państwo, co prawda tam jest napisane, ale chciałem zaznaczyć tylko, że oczywiście jeżeli chodzi o kwotę zapisaną w budżecie, ona się nie zmienia. Natomiast rozszerzamy, tak jak pan przewodniczący Cena powiedział, katalog po prostu osób lub dyscyplin, które mogą się zmieścić, jeżeli udzielamy te stypendia sportowe. Przewodniczący Stale, proszę bardzo. Ja mam pytanie, ile wynosi w tej chwili to przeciętne wynagrodzenie? To jest podane do stypendium. Jaka kwota to jest? Ja mogę odpowiedzieć. Tak. Bardzo. Znaczy w tej chwili przeciętne jest ostatnio ogłoszone, czyli za 2015 rok
i ono wynosi 3899 zł 78 groszy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby? Jeżeli nie ma, to przystępujemy chętnych, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem proponowanej uchwały, poproszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała przyjęta jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. Rozumiem, że pani skarbnik Barbara Wójcik, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej, jak i w samym procesie budowlanym pojawiają się nieraz okoliczności, które nie pozwalają zakończyć roboty czy przygotować dokumentację techniczną w pierwotnie określonym terminie, w przypadku tutaj zadań wskazanych w uchwale, do końca tego roku. Podjęcie tej uchwały pozwoli nam przedłużyć termin wykonania, czyli aneksować umowy. Jeszcze chciałam tylko doprecyzować, że w punkcie pierwszym przy zadaniu inwestycje pod nazwą przebudowa dróg chodzi o zadanie przebudowa ulicy Gombrowicza wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Dziękuję bardzo. Bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów o opinię. Komisja Gospodarki i Finansów 28 grudnia wydała pozytywną opinię. Wszyscy byli za. Na czterech obecnych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w przedstawionej treści? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Przepraszam. Państwo jesteście za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta jednogłośnie. I ostatni punkt. Wolne wnioski. Zapytania. Ja mogę, zawaliłem. Ale jeśli Państwo pozwolicie, poza możemy zamknąć sesję rzeczywiście i chciałbym, żebyśmy... Proszę? No tak, ale chcę mieć szansę na to. Chcę mieć szansę na to. Jeśli Państwo pozwolicie, mimo że nie ma w porządku obrad wolnych wniosków i zapytań, natomiast mamy kilka spraw, które są jakby wymusza koniec roku, że powinniśmy o nich powiedzieć. Jedna ze spraw to akurat koniec roku nie wymusza tego, ale pamiętacie Państwo, podjęli żeśmy uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. Jedna z firm, którą ten podatkiem została objęta, złożyła wniosek o usunięcie naruszenia prawa. I bardzo proszę, skieruję to pismo do pana prezydenta oraz do Komisji Gospodarki i Finansów, żeby z tym tematem zapoznać się i przyjąć jakby stosowną drogę postępowania. To po pierwsze. Po drugie, życzenia na końcu, ale czy chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa oprócz pana prezydenta jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Bogusław Kołacz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, korzystając z przychylności pana przewodniczącego, chciałem Państwa powiadomić, że w Przesławiu otwarła się poradnia uzależnień, współzależnień dla dzieci i młodzieży i dla dorosłych. Jest to otwarte od stycznia tego roku. Będziemy świadczyć usługi dla naszego całego powiatu, w tym mieszkańców miasta Mielca. Jest to taka pierwsza poradnia w województwie podkarpackim. Najbliższą taką poradnię mamy w Krakowie. Szczątkowe usługi w tej dziedzinie świadczy poradnia w Rzeszowie. Mówię to po tym, bo już zgłaszałem to na gminnej komisji, gdzie jestem członkiem tejże komisji, żeby Państwo radni przekazali w swoich środowiskach, że jeżeli będą jakieś problemy związane z dziećmi i młodzieżą,
to takiej pomocy i takiej oferty będzie udzielać poradnia w Przesławiu na ulicy Kilińskiego. Planujemy otwarcie w połowie stycznia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękuję. Myślę, że ta propozycja bardzo dobrze się wpisuje w mielecki program przeciwdziałania uzależnieniom. Myślę, że pomożecie Państwu realizować ten program. Zanim sobie udzielę głosu, rozumiem, że Pan Prezydent, tak? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałbym skorzystać jeszcze z okazji, że spotykamy się w gronie Rady Miasta. Proszę Państwa, okazja niebagatelna, bo okazuje się, że jeden z wieloletnich, z wielkimi dokonaniami dyrektorów naszych jednostek, a konkretnie Samorządowego Centrum Kultury, mówię tu o panu dyrektorze Jacku Teichmie, decyduje się w tej chwili na dalszą, może troszkę inną karierę w życiu. Ja mogę powiedzieć tak, że moja wypowiedź jest troszkę może zabarwiona emocjami, bo jest to również mój były kiedyś nauczyciel muzyki, więc naprawdę miło tą współpracę wspominam. Pan Jacek decyduje się w tej chwili na zmianę, jak rozumiem, zresztą może nie będę tego rozwijał, to jest, jeżeli będzie taka wola pana dyrektora Jacka Teichmy, to może coś więcej nam na ten temat powie, jeśli nie, to z mojej strony cóż mogę powiedzieć, przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za współpracę, za no, mimo wszystko masę tych działań, które rozwiązywaliśmy sobie wspólnie, jakoś pomagaliśmy sobie przy tych tematach i z tego powodu ja mogę powiedzieć, bardzo się cieszę z tej współpracy. A w tej chwili chciałbym naprawdę szczerze życzyć panu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, energii i takiego mimo wszystko nastawienia na to, że w Mielcu może być pan jednym z istotnych czynników osób jednocześnie, które mają wpływ na to, że ten Mielec zmienia się nadal pozytywnie, że nawet jeżeli odejdzie pan tutaj od nas trochę dalej od urzędu, to jednak dusza samorządowca gdzieś w panu zostanie i nie pozwoli gdzieś odsunąć się w biznes i inne zagadnienia, może nie do końca wtedy z Mielcem związane. Cały czas liczę na to, że ta niespokojna dusza związana z kulturą będzie tutaj cały czas blisko nas i będziemy mogli liczyć na pomoc i współpracę. Także z mojej strony, myślę i nie tylko mojej, również pracowników Samorządowego Centrum Kultury, pracowników urzędu, bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę. Proszę Państwa, no nie da się ukryć wzruszenia, bo to jest 19 lat, to szmat czasu, to jest prawie połowa życia, jakie normalny człowiek spędza w zawodzie. Starałem się przez te 19 lat uczynić z kultury, z naszej mieleckiej kultury rzecz ważną. Jeżeli w jakimkolwiek procencie udało mi się to, to jest to niewątpliwie także zasługa moich współpracowników i niewątpliwie, co ze zmysłem podkreślam, zasługa państwa radnych, tak tej kadencji, jak i poprzednich kadencji, państwa prezydentów, panów prezydentów i byłych i obecnych. Za tę współpracę pragnę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Także chcę podziękować wszystkim dyrektorom, prezesom, naczelnikom, mało licznie dzisiaj obecnym, ale jednak Arkadiusz, z którym łączy mnie wiele wspólnego, bo wspólnie wychowywaliśmy pana prezydenta. Arkadiusz historię, a uczyłem pana prezydenta muzyki. Czy potrafi do dzisiaj śpiewać tego? Nie wiem, wiem, że potrafi tańczyć. Proszę państwa, no, będę pracował dla firmy Bury Technologies, co może dla niektórych jest zaskoczeniem, bo to dosyć poważna odległość od dziedziny zwanej kulturą. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za te miłe słowa. One są dla mnie naprawdę bardzo ważne i współpracę z Państwem zatrzymam w swoim sercu bardzo głęboko. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę jeszcze usiąść na chwileczkę. Drodzy Państwo, jako że dzisiaj jest ostatni nasz roboczy dzień roku 2016, chciałbym w imieniu Pana Przewodniczącego, pozostałych członków Prezydium Rady podziękować serdecznie za ten rok, za tą pracę. Zwracam się tutaj do Państwa Radnych, zwracam się do Panów Prezydentów, do Pani Skarbnik, Pani Sekretarz i wszystkich służb Urzędu Miasta, które pracowały nad realizacją zadań, które nam pomagały też w podejmowaniu uchwał, decyzji. Bardzo dziękuję dyrektorom Wydziału, pracownikom, którzy tu nie bywają na sesji, ale pracują, spółką, prezesom spółek. Proszę również przekazanie życzeń, podziękowanie i przekazanie życzeń zdrowego 2017 roku i żebyśmy byli szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 29 sesji. Do zobaczenia. Szczęśliwego nowego roku jeszcze raz.